Dzień dobry, kochani. Moim dzisiejszym gościem jest pani Mariana Banasiak. W zasadzie Mariana jesteśmy na tej. Jest to jedna z moich pierwszych kursantek. Kupi, zaczęło się od pierwszego kursu właśnie WordPress. Później Mariana kupowała kolejne kursy i dzisiaj jest właśnie w takim momencie, gdzie myślę, że można nazwać Marianę jako kobietę zawodowo spełnioną. Ma własną agencję marketingową, w zasadzie taką agencję social media, ale w szerokim, że tak powiem, spektrum działania. Prowadzisz ją już właśnie aktywnie od kilku. Lat. Także na początku, Mariana, powiedz właśnie w jakim momencie teraz jesteś, niech to będzie taki właśnie kontekst, taka inspiracja, że można. A później będziemy, że tak powiem, grzebać w Twojej przyszłości, jak to się właściwie zaczęło. Tak, że to wcale nie było tak kolorowo. Nigdy nie jest w zasadzie kolorowo, ale właśnie, żeby tak było z początkiem roku motywacyjnie, tak, inspirująco przede wszystkim. Także Mariana, oddaję tutaj Tobie głos. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, powiedz. Na dzień dzisiejszy jest to tak, że jestem mega zadowolona ze swojego życia. Mam dużo y, takich fajnych znajomości, mam dużo kont, dużo y, ludzi, z którymi współpracuję. Mam na swoim koncie ponad 56 stron internetowych, w tym 6 sklepów. Jeden z nich jest taki ogólnopolski, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ gdyby nie ta decyzja w 2019 roku na zakup pierwszego twojego kursu. To by tego wszystkiego mogłoby nie być. Pracowałabym w biurze jako grafik komputerowy, lub może, yy, może bym i zaczęła tą przygodę yy, z WordPressem, ale nie w ten sposób. Teraz powiem szczerze, że poczułam smaczek tej działalności gospodarczej yy, i jest to po prostu najlepsza decyzja, którą z Lenkiem przyjęłam tych yy, pięć lat temu i jestem z tego bardzo mocno zadowolona. Jasne, a powiedz właśnie, wspominałeś o stronach, o sklepach. Jakie konkretnie usługi świadczysz swoim klientom? Czy są to tylko strony, czy że tak powiem, poszerzasz ten krąg, obudowujesz się, jak ja to mówię właśnie, okopujesz się wokół tych różnych kom kompatybilnych usług wokół związanych ze stronami ze sklepami? No. Powiem Ci szczerze, że na początku, jak robiłam te swoje stronki, to nie wiedziałam w ogóle, jak to wszystko się ma wiązać w, taką, w takie jedno słowo jako marketing. Więc po prostu słuchałam Ciebie, uczyłam się swoich kursów, i po prostu dużo mi dało to, że teraz nie daje ludziom tylko zrobienia stronki, daje ludziom także opiekę, daje ludziom także taką ważną rzecz, jak prowadzenie wizytówki Google i tak dalej. Więc robię to wszystko w taki content marketing, który teraz się mocno opiera właśnie o social media, o nagrywanie rolek i w takiego typu rzeczy. Tak czyli jest. prowadzisz konta w social media swoim klientom, tak? Tak jest. Tak jest. Tak e, czyli oprócz takich tych stron, czy oprócz robienia stron sklepów, masz pewnie swoich klientów gdzieś tam w abonamentach, tak? E, tak czyli to gwarantuje gdzieś tam ci co miesięczny tak. stały dochód, prawda? <laughs> Super opcją jest być dla klienta taką, nie to, że złotą rączką, bo złota rączka się może tak źle kojarzy, a za pełną taką kwotę w abonamencie oferujemy na przykład zrobienia graficznych projektów, oferujemy prowadzenie kont na mediach społecznościowych, podłączamy także od czasu do czasu reklamę. Niektóra, niektóre rodzaje reklam idą cały czas. No i SEO, i stronka. Czyli tak, czyli starasz się po prostu świadczyć swoje usługi tak od A do Z, o, e, żeby te osoby gdzieś tam nie musiały właśnie szukać, a to copywritera, a to, a to grafika, tak? E, e, tak, wspomniane, że to już działasz, że tak powiem, tutaj kilka lat, a powiedz, jakie były Twoje początki? Czy po prostu byłaś osobą bezrobotną i pewnego dnia kupiłaś kurs, postawiałeś założyć sobie firmę, czy... Gdzieś tam tak, jak dużo tych osób. Bardzo, y, no. bardzo takie fajne. Pamiętam, jak dzisiaj, był to październik 2000, 2019 rok i po prostu otrzymałam, jakby pracę tutaj w kamieniu pomorskim, gdzie i znajdujemy się, y, jako grafik designer, tylko i y, mój szef jeszcze wtedy nie miał stronki. I tak do mnie z takim tekstem, że: Słuchaj, znajdź mi jakąś firmę, która mi za dobrą kasę zrobi dobrą stronkę. I wtedy poprzez Pewne słowa kluczowe, wpisujące w wyszukiwarce. Pierwsze, co mi się jakby pokazało, no to Twój kurs, a mianowicie nie poprzez reklamę, a poprzez właśnie YouTube, że każdy tak naprawdę jest w stanie stworzyć prostą stronę opartą na WordPressie. To były moje Wtedy to była moja pierwsza styczność z tym słowem WordPress. Nigdy nie widziałam, co to jest takiego, z czym się to je i tak dalej. I wtedy po zakupie tego pierwszego kursu w październiku otrzymałam już na koniec jeszcze, jeszcze jedno zamówienie właśnie na kolejną prostą stronkę. Tak to się zaczęło. Do tego byłam osobą bezrobotną, która dopiero od pierwszego października zaczęła swoją nową pracę, swój nowy rozdział w życiu. No tak, czyli te pierwsze strony to były właśnie dla twojej tam wczesnej firmy, tak? Plus gdzieś tam łapałaś powoli zlecenia tak. e, gdzieś na boku, tak, rozumiem, czyli łączyłaś tak, czy taką tak, hybryd hybrydowo, tak, etap to tak było, i... To tak było, że proponowałam, że słuchajcie, no ja tutaj robię takie fajne rzeczy e, w okolicach, tak, czyli znajomym, tutaj trochę rodzinie i tak dalej i z tego zaczęło się taką małą łyżeczką e, właśnie e, to, co teraz robi. Mhm. A powiedz, e, bo wspomniałaś o tym etacie, a... Po jakim czasie, że tak powiem, przeszłaś na, na swoje? Po, czy to właśnie, no, po po rok, czas, tak? miałam podjąć bardzo ciężką decyzję, ponieważ mój mąż wtedy pracował w Niemczech e, jako kucharz, a mój szef, który prowadził kilka paralelnie interesów, e, stwierdził, że mu się opłaca bardziej skupić się na budowlance i on nie chce, już więcej chce jakby troszeczkę jakby oddać, sprzedać ten biznes, który miał. Czyli tą taką miałą, małą drukarnię, która miała taki, taką, e, ta, taki mój nacisk na właśnie na strony i na marketing w sieci. No i miałam dokładnie na decyzję z mężem parę dni i wtedy faktycznie pierwsze miesiące wiedzieliśmy, że będziemy żyć właśnie z oszczędności, będziemy pokazywać siebie, będziemy rozpowszechniać tym, kim jesteśmy i faktycznie zaczęliśmy od zera budować to, co, to, co, to, co teraz mamy. Mhm. A powiedz, jak przechodziłaś właśnie z etatu na swoje, to Miałaś jakieś nie wiem, zabukowane zlecenia do przodu, czy, czy zaczynałaś taką białą kartę? Ja miałam, powiem szczerze, że ja miałam e, troszeczkę znajomości spośród ludzi, tutaj już będąc rok czasu. Na etacie to już e, wiedziałam, co jak, gdzie. No i zaczęłam po prostu, jak się zwolniłam, no to porozsyłałam taki, e, taką moją propozycję współpracy e-mailową i tak dalej. W tym, że widziałam y, troszeczkę y, psychologię osób, do których piszę i wiedziałam jak mam to wpisać, jak mam wpisać tak ofertę, która by była takim początkiem dla mnie i bardzo korzystna dla osób, do których piszę i uzbierałam taki swój minimum, czyli ten minimum, na, których, na który ja, ja utrzymam tą firmę. I od którego mogę zrobić sobie taki super początek, w tym że wiedziałam, że może to różnie być. To początek taki, jakby w niewiadomość, ale to był po prostu ten strzał. Tak, musiałam przejść konkretnie taką deformację z siebie, musiałam przestać być taka osoba. Cicha i myślałam, musiałam przede wszystkim uwierzyć w to, co robię, uwierzyć tak, żebym to ja przede wszystkim u siebie kupiła to. No właśnie. Żebym ja tak. zobaczyła tą korzyść, i wtedy naprawdę, powiem ci szczerze, 9 z 10 osób, przykładowo do których zwracała się, zgodzili się na, na moje usługi i był to dla mnie po prostu osobisty sukces, nie tylko zawodowy. No właśnie, tu poruszyłaś takie, kilka takich bardzo ważnych wątków. Właśnie między innymi to, że osoby, które często zaczynają, nie wierzą, pomijam, że nie wierzą w siebie, ale przede wszystkim nie wierzą w produkt. Jeśli idziesz coś sprzedawać, nie wierzysz w swój produkt, to dlaczego ktoś miałby tobie, że tak powiem, zaufać, uwierzyć i kupić od ciebie, tak? Natomiast gdy jesteś tak. właśnie, właśnie pewny, pewna swojego produktu, swojej usługi, to ta osoba to też po drugiej stronie czuje, tak? tak. I nie będzie ciebie szufladkować właśnie w kategorii kosztu, straty, no bo. Jak idziesz zaoferować stronę, no to, to jest dla takiej osoby koszt. To nie jest inwestycja, która się zwróci, tak? Więc trzeba zmienić ten paradygmat, pokazać, że ta strona sama w sobie nic nie da, ale właśnie tak jak ty oferujesz zaraz inne usługi, które, że tak powiem, robią ruch na tę stronę, tak? Prowadzi social media, tak osoby, które u Ciebie zamawiają usługi, widzą, że to wszystko, że tak powiem, spływa do te wszystkie ścieżki, tak? które tutaj te wszystkie usługi, które oferujesz, prowadzą tutaj. Do konwersji, więc jest to inwestycja, tak? tak. Powiedziałeś też właśnie o tej swojej metamorfozie, tak? Ja też zawsze właśnie mówię, że ten rozwój biznesu zawsze musi iść w parze właśnie z rozwojem jako osoby, tak? Bo tutaj sama powiedziałaś, że byłaś taką osobą raczej może nie zachukano, tak? Ale, ale no na pewno bez jakichś tam większych korzeni biznesowych, gdzie da, nie miałaś takiego mentalu, że po prostu yy, biznes woman od urodzenia, tak? Yy, a właśnie powiedz, czy. Na bazie doświadczenia, że Twoja osoba się zmieniała, czy gdzieś tam inwestowałaś w siebie, nie wiem, w książki, w jakieś kursy tutaj w kwestiach mentalnych? Na pewno był to kompleks. Było to doświadczenie, było to też taka, taki żywioł, z którym się yy, spotkałam wtedy, jak zaczęłam, jakby płynąć swoją łódką. Oczywiście książki, oczywiście nauka, nauka powinna być zawsze. Ja nigdy nie patrzyłam na, na żadne kursy pod względem tanio yy, i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzyłam na to, na ten opis kursu, na to, czego ja oczekuję od tego kursu, co potrzebne jest dla mnie, yy, dla, mnie yy, dla rozwoju i co ten kurs mi da. I to było dla mnie bardzo ważne. Także jestem osobą, yy, w które, je, jestem osobą, której rodzice yy, całe życie harowali yy, no, na takiej najniższej krajowej i moja mama na pewno, i moja rodzina nigdy nie dawała mi żadnego bodźca, także tutaj my mówimy o takiej transformacji osobowości faktycznie od zera do takiego przedsiębiorcy, który na dzień dzisiejszy na pewno, jak ktoś y, chciałby na przykład y, nie zaatakować, powiem, a chciałby na przykład y, porozmawiać ze mną dy, dyplomatycznie to ja mu na pewno udostępnię taką rozmowę i na pewno będę fachowa w tym, co proponuję, bo wierzę w to i przetestowałam to już niejednokrotnie i to wszystko masakrycznie działa i przede wszystkim, tak jak mówię, musiałam przejść ten, ten etap w swojej świadomości i te kursy, książki i tak dalej i moja samodyscyplina, sport, nawet teraz ostatnio morsowanie, co, co jest dla mnie po prostu mega, Tworzy to, kim teraz jestem. Mhm. A powiedz, działasz sama, czy masz już pod sobą osoby, podwykonawców, czy może z partnerem? Na razie działamy na zasadzie takich małych zleceń do znajomych, którzy chcą. Jak działamy? Ja ze swoim mężem. Aha. No właśnie. Mili, mili, teraz mili. Bardzo fajnie my połączyliśmy teraz marketing właśnie z drukarnią, ponieważ y, y, zrobiliśmy sobie taki fajny system, przy którym i drukarnia zarabia i marketing fajnie działa. Ponieważ y, jednak ta y, reklama zewnętrzna i reklama, którą można dotknąć, jeszcze istnieje i ona jeszcze jest potrzebna. Y, natomiast Powiem Ci szczerze, jeśli chodzi o taki procent, to 70% jest zarobków właśnie z mediów społecznościowych, stron i marketingu, a 30% z drukarni. Chociaż jak zaczynałam, no to było to plus minus 50 na 50. Teraz po prostu bardzo dużo ludzi właśnie chcą rozhulać swój interesy, swój biznes typowo poprzez marketing. No tak, ale właśnie poligrafia to moim zdaniem tak oprócz takich namacalnych tutaj zalet, czyli po prostu pieniądze, ma tę zaletę, że masz kontakt z klientem cały czas, bo dzisiaj on chce baner, za miesiąc będzie chciał wizytówki, za rok będzie chciał, nie wiem, koszulki, więc no właśnie... cały czas jest ten kontakt z klientem i cały czas można mu coś, że tak powiem, dosprzedawać, nie? To, to jest bardzo dobry system na podtrzymywanie właśnie tych kontaktów, którzy nie tylko bazują się na pozyskiwaniu klientów internetu, ale ty widzisz tego klienta fizycznie, on przychodzi do biura, ty rozmawiasz z nim, on już ma pełną wizję o tobie i wiesz, czy poleci, czy nie poleci. Czy chociaż powiem ci szczerze, tak jak wiesz sam, z, jak to jest z, z pracą z ludźmi, jeden taki się znajdzie spośród 10-15, który tak zostawi tą negatywną opinię, bo po prostu. Więc Ogólnie yy, działa to bardzo, bardzo super w połączeniu właśnie takiego fizycznego kontaktu oraz marketingu w sieci. Mm -hmm. Ale też yy, właśnie tutaj wspomniałaś, że pracujesz z mężem, ja też pracuję z żoną i, powie, i wiem, że to są różne wyzwania, że tak powiem, yy, jak się no, spędza no. ze sobą, zarówno czas yy, ten prywatny, jak i zawodowy. Czasem te strefy się po prostu przenikają. Kłótnie z życia prywatnego rzutują gdzieś tam na, na, na jakieś tam niesnaski w pracy. Powiedz, właśnie jak Wy sobie z tym radzicie? ten balans między życiem prywatnym a zawodowym, nie? zwłaszcza właśnie w pracy we dwoje. Czy macie już, że tak powiem, dwa oddzielne pomieszczenia i się nie widzicie przez 8 godzin? Jak to wygląda? Bardzo, na początku to był bardzo problem, także nie ukrywam, to nie było na zasadzie tego, że różnych fajnych rzeczy, tylko powiem Ci szczerze, że były różne kłótnie i tak dalej, nawet były sytuacje masakryczne, i wtedy po prostu podzieliliśmy obowiązki konkretnie pół na pół. Co robi Radek, co robi ja, ponieważ inaczej, gdy dotykamy się jednego tematu, dwie osoby, no to, no to po prostu ciężko, żeby to współgrało. Także staram się y, nie kontrolować tego, co robi Radek, bo jestem troszkę inną osobą niż on jest. Y, natomiast, jak on ma jakieś tam swoje rzeczy do załatwienia, no to ja mówię tak, słuchaj jak miałam taki problem, to musiałam sobie radzić, znaleźć sobie tam, 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 albo napisz sobie do Darka, także starczy, żebym zawsze ja pisała. W ten, no tak. ten desyn. Mhm. Jasne. A powiedz, Mariana, jeśli to nie jest tam oczywiście tajemnica, są takie, powiedzmy, te kroki, kamienie milowe, że tak powiem, w prowadzeniu, w prowadzeniu biznesu, tak? Mhm. Może znaleźć, jak właśnie tej liczby udało Ci się wejść na jakiś tam Poziom w miarę dochodów, i na jakim poziomie to udaje się utrzymywać. No powiem Ci szczerze, nie jest to absolutnie tajemnica, jestem bardzo otwarta do dzielenia się taką informacją. Bardzo lubię przybywać w środowisku przedsiębiorców, gdzie w ogóle normalny przedsiębiorca, jak chcesz czerpnąć trochę jakiegoś doświadczenia, to nigdzie nigdy faktycznie nie będzie tobie jakoś tam zmyślał coś tam. Fajnie gadamy, i tutaj jak najbardziej chcę się podzielić tym, że zaczynałam z najniższych. Krajowej, która na rękę razem z jakimiś tam premiami i tak dalej dawała mi 3200. Teraz w dzisiejszych dniach za grudzień udało mi się dziesięciokrotnie umnożyć tą kwotę. Z czego ja personalnie byłam szokowana, i wiadomo, od tego odchodzą podatki i tak dalej. I pracowało się na to trochę, bo był taki okres gorący co do nagrań i tak dalej, i tak dalej. Ale już teraz wiem, że można. Już teraz wiem, że można, że nie powrócę na etat. Nie przez to, że etat jest jakiś zły czy coś, tylko po prostu czuję się w tym dobra. Czuję się dobrze z tym, że da radę. I na 2024 rok mam plany jeszcze ambitniejsze, które y, mnie straszą, ale wiem, no i że. I dobrze. Da dobrze. Radę. Jeśli, to jest do, dobra wskazówka. Jeśli sobie wyznaczasz cele, to ma, mają to być takie cele, że czujesz y, taki strach, wręcz tak. ból w brzuchu. Wiesz, bardzo, eee, no. bardzo mi się spodobał e, twój ostatni post na TikToku, może już nie ostatni, z tym, że <laughs> zaczynałam tak, jak opowiadałam, z takich jakby minimalnych kwot po to, żeby utrzymać tą firmę i tak dalej. Później zrozumiałam, że jak oferujesz ludziom jakiś minimum, no to masz dużo nie to, że wrednych klientów, nie to, że trudnych, a klientów po prostu z którymi, jak, na których jakby nie chciałeś tracić swój czas. I tu nie pytania jest że jesteś dobry czy zły, tylko że ludzie są tacy i trzeba coś z tym robić. tak? Więc yy, z pół roku temu przeszłam na taki system, w którym może biorę te ceny, jakby ustawiam te ceny trochę wyższe, ale uwierz mi, chcę sobie znaleźć takiego, chciałam sobie znaleźć i postawiłam sobie jako cel znaleźć sobie takich klientów, których będę obsługiwała z pełnym poziomem, którzy mi zaufają i uwierz mi, udało mi się spośród moich abonamentowców. Prawie do zera, wyeliminować tych, którym zawsze było coś źle i którzy przychodzili czasem z taką obyjaką pierdołą, mhm. e, która tak naprawdę nie miała trochę racji bytu, i teraz dopiero kosztuje smaczek tego prawdziwego marketingu, bo mam wyprostowane skrzydła i działamy po prostu no mega turbo do przodu. Mhm. Czyli tak tutaj dwie rzeczy usystematyzuje. Czy w ciągu kilku lat udało Ci się zrobić ten taki przeskok z tej najniższej krajowej. Dam około 3 tysięcy do ponad 30 tysięcy na Twojej agencji Social Media. Wow, mega! Ja pamiętam pierwszą swoją wypłatę, że tak powiem, na, swoje, na swoim, wziąłem 1300 zł w 2018 roku. Na te 10 tysięcy udało się wejść tam po około roku, no i od tamtej pory poniżej tej, tej kwoty już się nie, nie zeszło, tak? Cały czas, że tak powiem, to, to to szło w górę. Ale to nie chodzi o to, żeby tutaj się jakoś tam chwalić, tylko. Niektórzy właśnie boją się te, te, te takie ambitne cele sobie wyznaczyć, bo czas, bo jest potrzebny czas, tak? Tylko że czas i tak upłynie, tak? Nie, tak? Życie i tak będzie przeżyte, czas i tak upłynie, więc wystarczy właśnie docisnąć. Ja pamiętam mega cisnąłem w tym pierwszym roku, po kilkanaście godzin dziennie, nie. Też miałem taką mentalność, że bałem się też inwestować w kursy czy, czy w mentoringi i teraz żałuję, tak? Bo pewne rzeczy doszedłem sam. Inwestując po prostu, tracąc swój czas. czas. Natomiast tak jak teraz właśnie wydałem kurs, to wiem, że jak ja doszedłem do takiej kwoty wtedy przez, przez rok, ale to też były inne czasy, bo 5 lat temu, 4 lata temu 10 tysięcy złotych miało zupełnie inną wartość niż teraz. Mhm. E, to wiem, że ten, ten proces mój roczny można skrócić tak naprawdę o jedno, do jednej trzeciej, tak? czyli do, do kilka, kilka, e, kilka miesięcy. Tak Tego też uczę właśnie w moim kursie, jak zarabiać na stworzeniu stron internetowych. I bardzo tutaj fajną rzecz właśnie powiedziałeś na temat tego posta, ja wiem o którego postaci chodzi, chodzi o to, że im słabsi, czy im niższe ceny, tym większa konkurencja, tak, a im wyższe masz ceny za swoje usługi, tym konkurencja jest tak naprawdę mniejsza. To właśnie widać na rynku tworzenia stron, gdzie jeśli świadczycie usługi za kilkaset złotych czy tysiąc, półtora, to boksujecie się z mnóstwem takich samych właśnie osób, z klientami, oferując swoje usługi klientom, którzy tylko właśnie patrzą na cenę i będą roszczeniowi, tak? bo uważają, że skoro wybrał Ciebie w tym morzu 30-40 innych wykonawców, to Ty dostaniesz ten 1000 półtora, to powinniśmy go w ogóle w nogi całować i robić mu milion poprawek. Nie? A Ty właśnie na Twoim przykładzie lepiej zrobić ofertę droższą, ale nie dać samej strony, tylko zaraz obudować to właśnie w ofertę fajnie. między innymi social media, tak? Zrobić to kompleksowo, tak? Bo to też jest, no... tak. To jest na zasadzie tego, że jak nawet idziesz gdzieś tam na zakupy, czy kupujesz sobie jakąś odzież, no, chcesz kupić coś jakościowego. Wiesz co, Darek, w tym roku, w 2003, w zeszłym roku miałam trzy potężne, dość duże dla mnie sklepy do naprawy na W-Komersie. Po to, że osoba sobie gdzieś tam na ofertę, oczywiście ja nie, nie obrażam teraz absolutnie nikogo z ofertę, mm. tylko akurat tak się wydarzyło, że sklep na ponad 200, na ponad 200 przedmiotów, gdzieś tam osoba kupiła za 1500 zł. Ja mówię, no wie pani, że powiem pani szczerze, że no nie ma takich cen. Więc niech, niech, niech się pani boi takiej jakości, bo to tak samo jakby kupiła pani masło stuprocentowe za złotówkę. Po prostu za każdą ceną kryje się jakość, po prostu, więc, więc, więc tyle, więc no musi tak być, nie? No dokładnie, ale to widzisz, to nie jest też kwestia osób, które wykonują te usługi, tylko też kwestia ludzi, którzy właśnie chcą, patrzą tylko na cenę, nie? No, tak. przykład SEO, jeśli ktoś mi mówi, że płaci abonamentowo jakieś agencji SEO 200 złotych, miesięcznie, no to jakie on będzie miał wyniki? No, bądźmy realistami. Ile taka osoba w tej agencji może poświęcić za 200 złotych czasu? Godzinę miesięcznie. Więc co ta osoba przez godzinę miesięcznie zrobi dla Ciebie? Ile tych godzin musi, musiałoby upłynąć, żeby zobaczyć pewne efekty, nie? Ale my, świadcząc nasze usługi, no nie ma co winić klientów. Trzeba właśnie sobie szukać samemu tych klientów, którzy wiedzą, że pewne rzeczy kosztują. Zresztą świadczysz usługę, no świadczymy usługi, które coś muszą jakąś wartość dowozić, tak? ktoś zakłada stronę po coś, chce prowadzić social media po coś, tak. No, po to, żeby to była dźwignia w, w jego biznesie. Więc po prostu my musimy zrobić, żeby ta dźwignia tak. dźwignia działała. Żeby ta osoba po prostu widziała efekt, tak. Powiem Ci więc no. Na początku e, bałam się właśnie tej podwyżki i nawet sama sobie nie mogłam skomulować to sceną i jakoś to złączyć. I uwierz mi, to jest też bardzo taka ważna uwaga którą bym chciała się podzielić. Jeśli boicie się swoich cen i boicie się, znaczy wiecie, że to działa super fajnie, chcecie żyć na pewnym poziomie, dawać naprawdę super usługi i naprawdę, żeby ktoś do was dzwonił i mówił: Słuchaj, mam taką w ogóle, a propos koleżankę, e, której ja wykonywałam, właśnie sklep internetowy, razem teraz łączę to z mediami społecznościowymi. Ona zwiększyła z pięciu tysięcy złotych sprzedaży do 30, I mówi do mnie, że ona po prostu nie wierzy. Ona po prostu jeszcze nie jest tego świadoma, co się teraz wydarzyło. Nie? To jest właśnie to łączenie. I y, jeśli nie uwierzycie w tą waszą cenę, bo ja wiem, że dużo osób, ja w tym y, też y, byłam, y, czasem nie możecie uwierzyć właśnie w tą swoją cenę. Że kurde, no jak ja mu powiem, że to kosztuje tyle, przecież ja nie mogę. Uwierzcie mi, ta osoba, która u was to pyta, to czuje i podświadomie może po prostu nawet nie kupić u was tego, ponieważ nie jesteście osobami pewnymi tego, co oferujecie za taką kwotę. To jest bardzo ważny Darek. To jest moim zdaniem jest bardzo ważne. No tak, no, To tym też na początku właśnie wspomnieliśmy o tej wierze nie tyle w siebie, co, co swoją usługę, yy, w swój produkt, prawda? No właśnie, gdzieś tam tutaj się przybijają liczby, przewijają się klienci. Ja powiedz właśnie, z jakich ty strategii marketingowych sama korzystasz, yy, no bo klienci to jest krew, że tak powiem, w tym biznesie, więc trzeba ich pozyskiwać, tak? Jak właśnie ty, ty pozyskasz? W ogóle ty mówisz, że działasz w Kamieniu Pomorskim, tak? To jest, nie jest jakaś pierwsza aglomeracja, nie wiadomo jak duża? Na pewno nie jest, jest to małe no. miasto. Pamiętam jak, chyba z twojego kursu, jak zdobywać klientów ze stron, też tam podkreśliłeś taką rzecz, że fajnie zbierać właśnie klientów z tych miałych, małych miast i to jest mega prawda. Ponieważ teraz mam koleżankę, która się boryka w Poznaniu, a w małym mieście ogólnie zaczynałam z takiego e-mail marketingu. E, ubrałam się ładnie, pięknie. Wydrukowałam sobie parę ulotek. E, gdzieś szedł mąż, gdzieś ja i po prostu prezentowałam swój interes. To były takie moje zimne początki, bo widziałam, że ta reklama, którą bym chciała dać na na Googleach czy na Facebooku, po prostu nie zaskutkuje, bo w małym mieście bardziej działa trochę poczta pantoflowa nie? i takie właśnie rozmowa z klientem, aniż to, że ja tam dam jakąś e, reklamę na Facebooku i nikt nie będzie tam kumał, o co chodzi. E, tak to było. Później podpięła się reklama na Google'ach, lokalna na zachodniopomorskie oraz reklama na Facebooku i już po roku czasu e-mail marketing i różnego typu takie jakby chodzenia nieautomatyzowane, tak, gdzie musieliśmy gdzieś z Radkiem chodzić, żeby, że tak powiem, prezentować siebie, już przestało być potrzebne. Naprawdę ten, te pierwsze miesiące... Nawet dla mnie było ważne, żeby się zaprezentować dla klienta, żeby te swoje lęki powoli y, zwalczać. Tak jest. No ale to, to też tak identycznie wyglądają moje początki. Była taka po prostu akwizycja. To się pamięta, o, nie? Ten pierwszy tak. dzień, jak się człowiek ubrał, y, jaka była pogoda nawet i y, 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 gdzie poszedł. To dokładnie. Y, Pierwsze moje biura to były z taką tremą z takimi rękoma, w ogóle nie poznawałam swojego głosu, tak mi było w ogóle ciężko, ale później normalnie się z osobą... Ja się tutaj zaraz Ci pokażę, co tutaj na moim stole leży, tu żona ostatnio znalazła. E, moja pierwsza wizytówka, jak jeszcze byłem na etacie. O, w ogóle. O, to wygląda mega. Kameleon Design, tak, tak chciałem nazwać, dopiero później gdzieś tam w, w toku edukacji, wiedziałem, że to jest zły pomysł, że trzeba po prostu budować właśnie markę osobistą, no, ale to było gdzieś 2011 rok, bardzo dawno temu, stare czasy, a też na swoich social mediach muszę zamieścić, znalazłem ulotkę gdzieś na strychu, swoją pierwszą ulotkę, gdzie oferuję stronę za 150 zł 2010 rok. O, widzisz, widzisz jak jest. No dokładnie właśnie o tej akwizycji, tak samo zaczynało się, od miałem z tym problem z tym, z tym chodzeniem, nie? no bo gdzieś to też w głowie się działo, nie? że ten sprzedawca wiąże się z takim właśnie akwizytorem, e, który puk puk, dzień dobry, kup pan cegłę, tak? E, i, I nikt go nie chce. A, I to też, to też zmieniło w mojej, mojej paradygmat, bo się okazało, że ludzie wcale tak nie reagują, tak? E, gdybym tam im oferował, nie wiem, tanie perfumy, telewizję cyfrową, no to może, tak? Ale e, właśnie w małych miastach to jest taka, no, też e, jeśli chodzisz po firmach, to, to jest taka ciekawość e, z tej tak. drugiej strony, bo jak idziesz im wiesz, wcisnąć kalendarze czy ulotki, to oni wiedzą, co to jest, nie? ale jeśli mówisz im, że możesz im przeprowadzić kampanię na Facebooku, tak, gdzie oni nie wiedzą, co to jest biznes Facebook Manager, ich jedyny kontakt to może gdzieś tam był ten przycisk promuj post, to tak. oni z samej ciekawości Ciebie będą słuchać. Tak? Warto tutaj też przybliżyć właśnie liczby, nie? że można powiedzieć, że takie miasto kilkunastotysięczne... Za kilkaset złotych tak naprawdę można zrobić zajebisty zasięg, nie? I ci ludzie to słuchają, naprawdę z zaciekawieniem. Bo to nie jest tak, że oni cię będą traktować jako właśnie intruza. Trzeba pokazać właśnie te możliwości. Oczywiście były osoby, były firmy, które no, większość nie podjęła współpracy, no bo to tak jest. To też nie ma co tego traktować tak osobiście, bo to jest moim zdaniem problem, że dużo rzeczy się osób traktuje to bardzo osobiście. Że ja jestem gorszy, bo on mnie nie wybrał. No nie wybrał ciebie, bo może nie jest na to gotowy. To nie o, ma co nie tego ma... robić tak personalnie. Mnie na przykład bardzo dziwi, że u mnie na mieście jak postrzegam, człowiek prędzej, prędzej się zamknie, aniż pójdzie po pomoc do agencji marketingowej, czy spyta się słuchajcie, no mam źle, jak mogę mieć lepiej. Naprawdę, prędzej oni się zamkną, niektórzy, niektórzy. A niektórzy otwarci mówią, no spoko, fajnie. Powiem jeszcze taką fajną rzecz, przed Nowym Rokiem udało mi się po prostu, to był taki moment, po tych latach tej, tego wzrostu, jak zobaczyłam taką, taką swoją tremę i ten, i ten swój rozwój, bo to tak jak z dziećmi: nie widzisz jak dziecko rośnie, to tak samo jak nie widzisz jak biznes rośnie, fajnie, to, to się fajnie kalkuluje w liczbach, ale tak naprawdę jakby nie widzisz tego mega postępu czasem. Zwrócił się do nas, zwróciła się do nas osoba, która znalazła mnie poprzez wyszukiwarkę i mówi do mnie tak: słuchaj, jestem takim inwestorem tutaj na wybrzeżu, posiadam kilka dużych restauracji, Restauracji oraz kompleksów hotelowych, no, chciałabym podjąć współpracę z osobą, która będzie mi ogarniała content marketing, rolki, no i stronkę połączoną ze sklepem. I wtedy poczułam, no, że to było to, że to był ten rozwój. I patrząc na siebie cztery lata do tyłu, to bym, ja bym nie wiedziała, jakie ja mam z taką osobą rozmawiać, powiem Ci szczerze. I to wszystko po prostu, no, byłam. Wtedy byłam bardzo tym przerażona i zachwycona, bo to jest to. To jest to, co nadaje życiu takiego, takiego bodźca, takiego, takiego wału. Po co ja to robię po prostu? No dokładnie. Fajną tu analogię powiedziałaś do dzieci. Tak samo jak dziecko nie, nie nauczy się chodzić z dnia na dzień. Gdzieś tam to musi być ten proces, tak? Najpierw sobie pełza, później chodzi na czworaka, później gdzieś staje na dwie nogi, przewraca się. Tak samo moim zdaniem duża część osób tych początkujących finanserów oczekuje nie wiem dlaczego, ja też w sumie tak miałem, oczekuje się jakiejś po prostu jednej cudownej rady, jednej cudownej książki, jednego cudownego sposobu na zdobywanie klientów, który z dnia na dzień po prostu zaskoczy, wszystko zmieni i, i już będzie okej, okay, nie? To tak samo jak kiedyś miałem takie fałszywe mniemanie o miłości, że tak powiem. Jak się, ogląda, jak się oglądało na przykład serial brazylijski, to tam po prostu było tak, że są problemy przez 100 odcinków, później wszystko się rozwiązuje i, i, i wszyscy żyją długo i szczęśliwie, nie? Dopiero później, jak się wchodzi w związek, to się widzi, że ślub to jest naprawdę początek, że gdzieś tam trzeba cały czas rozwijać siebie, nie? siebie nawzajem. Tak samo z biznesem, tak? To wszystko musi, na wszystko jest czas, nie? Te wszystkie kroczki małe muszą po prostu zostać postawione, żeby zrobić ten fundament, tak? To tak samo jak, jak siłownią no? masz, jak zmorsowaniem, hmm? to nie będzie od razu, nie pójdziesz na siłownię i nie będziesz nagle odchudzony super mega taki wow, Musi być samodyscyplina. Bez, bez, bez determinacji i takiej jakby dyscypliny to po prostu nic się nie uda. Więc to, to, jest, to jest mega ważne. No dokładnie. A... Nie, tak, dokładnie. Nie upasłeś się przez tydzień, to i przez tydzień nie schudłeś, nie? To, to, to właśnie też jest fajna, tak. e, fajna analogia, nie? A I zawsze właśnie, to wcześniej właśnie mówiliśmy, że ten rozwój biznesowy musi iść wraz z tym biznesem mentalnym, tak? E, cały czas, no bo też nie jest tak, że doszłaś do pewnego tak, jak w tym serialu brazylijskim, nie? Doszłaś do pewnej kwoty, która jest dla ciebie fajna, i od tej pory już po prostu leżę, pachnę i, i, i się nie rozwijam, tak? Bo już e, doszłam do swojego tego punktu widzenia. Cały są, czas, nie? No. Tu, są, tu są fajne przychody, naprawdę można zarabiać fajną kasę, tylko że ten rozwój. To nie ma tak, jak mówisz, dokładnie jak mówisz, tu nie ma tak, że no dobra, już mam tak, tyle, tyle, tyle. Super fajnie stop. Nie ma tak, ponieważ to się wszystko rozwija. Te programy graficzne, WordPress się odświeża, wtyczki również, WooCommerce później sztuczna inteligencja. Ze wszystkim trzeba być na bieżąco, bo po prostu później już będziesz z tyłu i, i będziesz już biegł. Także. Minus czy plus nie wiem, ale jeśli yy, chcesz już iść na ten trop, no to musisz się ciągle rozwijać. I właśnie yy, moim zdaniem to jest taki najlepszy bodziec w życiu, żeby się nie nudzić, żeby nie siedzieć przed telewizorem i oglądać non-stop yy, jakieś programy, żeby być po prostu codziennie lepszą wersją siebie wczoraj. Dokładnie. Fajna rada, to już tak zupełnie na koniec. Miałem cię zapytać o trzy takie rzeczy. Już jedno powiedziałeś, czyli ten, ten ciągu rozmów, więc zapytam cię o dwie rzeczy. Jeśli miałabyś takie dwie rzeczy, właśnie doradzić takiej osobie, która myśli o przejściu na swoje, zostania freelancerem, gdzieś tam, może jest na etacie. Ale jest powiedzmy taką Marianą w 2019 roku, tak? Jakie jeszcze dwie rady byś dała sobie teraz z tej perspektywy czasu? Powiedziałabym tak, nie przyjmuj to na, na serio, nie odbieraj to aż tak do siebie, przetestuj to, pokaż siebie, jaką chcesz być. Akceptuj trochę ten cały proces, jak taką grę. Po prostu, no co, no co ci szkodzi? W najgorszym wypadku wrócisz na etat. I to tyle. Yy, druga rzecz, ludzie nie akceptują cię tak, jak ty myślisz. Oni w ogóle nie patrzą, czy ty masz, nie wiem, yy, 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 idealny make-up, czy ty masz, nie wiem, jakąś tam idealną koszulę. Ludzie chcą usłyszeć, jaką im, dasz, da, yy, jaką im dasz korzyść. W moim przypadku, ja się bardzo bałam tego mojego akcentu i w ogóle. Ludziom to nie jest ciekawe. Oczywiście znajdzie się ci jeden głupek z dwudziestu, który będzie cię wyzywał od najgorszych, bo po prostu on ma zły dzień, pokłócił się z żoną i, i w ogóle, ale ludziom jest potrzebna jakość, yy, także determinacja yy, i takie po prostu zaczęłabym najpierw od biegania elementarnie albo od siłowni. To mega kształci twój umysł. No, i może jakąś taką czwartą, no co jest bardzo ważne, no to jest ten rozwój. Książki, książki, książki. zamiń sobie telewizję yy, i programy na książki, które yy, kształcą, powiem tak, to, to w ogóle to jest moja Biblia. To jest Biblia, która, to jest moja pierwsza książka, która na tyle zmieniła ten mój mindset, że no to musisz czytać to, bo to jest taki bardzo easy początek. Tu są ludzie którzy ta, tacy jak ty, zaczęli od początku. Dużo z nich już coś tam mieli na zapleczu, ale dużo ludzi po prostu byli w, w, w o wiele gorszych sytuacjach stali pod gołym niebem i pytali się, co dalej. I tutaj jest. Ja dodam właśnie, że tą książkę Kryzys Szansa można dostać tak. w bonusie, w formie drukowanej, właśnie kupując tak. e, pakiet moich kursów, bądź też oddzielnie można też książeczkę kupić. Podnikujemy. Właśnie, a propos podziękowania, to linki do Mariany, do jej strony, do jej profili w mediach społecznościowych damy właśnie w opisie tego filmu i bardzo Ci, Marianko, właśnie dziękuję za ten taki, no, można powiedzieć, osobisty, no, intymny czasami w... wywiad. Kursy Darka naprawdę są bardzo y, y, takie jakby, Darek nie tylko daje kurs, nie tylko opowiada o jakichś tam rzeczach, y, on daje to, co jest taką esencją, tam nie ma wody, tam jest po prostu goła prawda, jeśli z mojego doświadczenia wiem, jeśli byłam jakiś tam mega dupie, za przeproszeniem, no to wiedziałam, że mogę do Darka napisać, Darek ratował mnie niejednokrotnie z pytaniem, Darek, co mam robić, co to jest, jak to, co to takiego... I naprawdę to jest, to jest taki po prostu mega bodziec. Polecam serdecznie, jestem po prostu Twoją chyba fanką, bo kupiłam prawie wszystkie kursy, które teraz na, na tą chwilę dałam radę chociaż zrobić. przejrzeć, zrobić. Mhm. I naprawdę warto. Darka wcześniej, tak jak mówię, poznałam Ciebie poprzez internet, poprzez to Twoje pozycjonowanie poprzez jeden z Twoich filmików na YouTube. I jest to najlepsze spotkanie oprócz spotkania z moim mężem, które w moim życiu się wydarzyło. Tak, dzięki za polecajkę. Miałem zakończyć w tym momencie te, te, te nagrania, ale jeszcze zapytam Cię właśnie o jedną rzecz. Takie pytanie mnie tutaj naszło na myśl. Bo doszłaś do takiego momentu, gdzie nawet w swoich tam gdzieś planach, marzeniach nie sądziłaś, że dojdziesz, nie? A powiedz, teraz jest zaczął się nowy rok. Jakie masz inne cele na przyszłość, dla siebie, dla, dla swojej firmy? Czy po prostu chcesz utrzymać ten poziom, czy gdzieś tam jeszcze masz ambicje na więcej, nie wiem, może na jakieś dodatkowe inne usługi? Wiesz co, ja bardzo bym chciała tutaj rozbudować cały system. O ile my z Radkiem jesteśmy tylko we dwie osoby i mamy takich pojedynczych wykonawców tam pewnych posług, tam mm -hmm. pojedynczych Wykona mm -hmm. wykonawców y pewnych usług, to ja bym chciała zespół, ja bym chciała pozatrudniać ludzi, ja bym chciała pokazać tutaj na wybrzeżu, czym jest marketing, ponieważ y, to nie tylko nawet odnosi się zachodnio-pomorskiego czy na przykład wybrzeża. Chodzi o to, że ludzie w Polsce typowo, nie wszyscy jeszcze w to wierzą, ale w tym jest mega przyszłość. Nawet obserwując i czytając y, książki motywacyjne z zachodu, jest to po prostu niezbędny element każdej działalności gospodarczej. I uwierzcie mi, moi drodzy, to tworzy po prostu prawdziwe cuda. Gdybym musiała zabrać, a tak chcę, opinie moich klientów po jakimś, tam, po jakimś tam okresie współpracy, ten marketing po prostu przebudował dużo z nich i nie miałam jeszcze żadnej takiej współpracy, której wyniki nie byłyby chociażby na jakimś tam procent lepsze. Także w mhm. ten desem. Dobra, do czego ci bardzo, Marianko? Na nadchodzące miesiące lata życzę. Dzięki, Dzięki jeszcze raz, że wpadłaś do następnego. Hej. Dzięki hej.